Siema, to z tej strony Śmieta, to jest już kolejny odcinek z historii Windows. Tym razem przypada najnowszy i zarazem ostatni system Microsoftu, czyli Windows 10. Wybaczcie, że nie było startu jak w 7, ale po prostu próbowałem z telefonu i edytor filmów nie załapał. No cóż. Poza tym nagrywam drugi raz, bo tamten był zamazany. Ale coś czuję, że będzie nieco lepszej jakości. Tak więc zamiast tego zaklęcia, no to pojawia się powiadomienia. O. Można nawet z czymś połączyć. Z jakimiś tam urządzeniami. Oraz przełączyć na tryb tabletu. Że mamy takiego samego menu start z Windowsa 8. Tak wygląda nowo oświeżony start. Tutaj można przeustawić. A w formie normalnym tak wygląda. Wow. Nie no, tak jak powiedziałem, nagrywam drugi raz. A sprawię let's play to dopiero co pod koniec wakacji wszystko będzie. Tak więc przechodzimy do eksploratora. W tym odcinku pokażę nowe funkcje oraz aplikacje, które nie zdążyłem nagrywać w poprzednim odcinku. Czyli to był sklep, Xbox, sport, finanse i wiadomości. Jeżeli dobrze mówię. Tak więc włączę przykładową aplikację, najnowsza przeglądarka zamiast Internet Explorera 12, jest to Microsoft Edge, ale tak jak się dowiedziałem, no to może nawet wrócić to IE. A w sprawie tej funkcji, czyli Snap, zamiast na dwie aplikacje jak w Windowsach 7 i 8, po dwa, no to może nawet po cztery aplikacje. Czyli na przykład Internet Explorator. Media Player i tak dalej. Tak więc... Czekaj, nagrywa dobrze. Jeżeli chcielibyśmy coś tam ustawić, no to potrzeba by wejść w ustawienia systemu. Można to wybrać do wyboru do koloru. Przechodzimy do personalizacji na kompozycję pulpitu. Mamy dwie nowe kompozycje. Domyślny, dziesiątka oraz kwiaty. Jeszcze nie zauważyliście nowych ikon. A poza tym nie wiem jak to jest. Start. Jeżeli ktoś jest tęsknił za ósemką, już pokazałem jedną funkcję. A w normalnej, no to potrzeby personalizuj. Start. Użyj menu w trybie pełnoekranowym. No i git.
powracając do ustawień, nie, powracając do ustawień, można sobie czekaj, poustawić jak się logować. Sam jest tradycyjnego hasła, no to można to rzucić PIN oraz hasło to obrazkowe. Co ja chciałbym jeszcze? A no ta. Teraz aplikację Motor UI. Przeglądamy aplikację, zaczynamy aplikacją kalendarz. Może nawet wyszukać, zapomniałem o tym. A nawet wcisnąć jakąś dowolną literę i poszukać pośród niej. Można mieć kalendarze z Gmaila oraz Outlooka. A nawet jest pokazane pogodę na najbliższe dni. Kolejną aplikacją jest poczta. Można dorzucić różne konta typu Outlook, Hotmail, Gmail oraz gnój wieczego. Yahoo, iCloud oraz inne konto z Popa i iMapa. Kolejna aplikacja jest to aplikacja prognoza pogody. Coś jest nie tak z tym Steamem. No. Dobra. Zamiast z lewej do prawej z Windows 8 można tylko z góry do dołu. Można włączyć również mapy historyczne, te pogodowe. A nawet te miejsca i przesłać opinie. Kolejna aplikacja jest to aplikacje multimedialne. No, zapomniałem jeszcze o sklepie. Można tu kupować różne produkty. Bezpłatne oraz zapłatą aplikację Monter UI. Czy jak mu tam? To już nieważne. Dotychczas zainstalowałem Apple Playera oraz Skype'a. Nad pozostałymi to się jeszcze zastanawiam. Teraz przechodzimy do aplikacji multimedialnych. Aplikacje aparat. Można przez robić zdjęcia, a później zobaczyć w filmach i telewizji oraz w wideo. Można to wszystko nagrać za pomocą kamerki internetowej. Siema. Kolejna aplikacja jest to tak jak powiedziałem, filmy i telewizja. Można tu wszystko poobejrzeć, ale póki co to nic tam nie ma. Muzyka królów. Nie no, wcześniej to była normalna muzyka, ale teraz królów.
No, dopiero to się dodaje, ale później z tym się zajmę. Kolejna aplikacja jest do gry, nazwane w Windowsie 8. W tej aplikacji nic nie ma ciekawego, chyba że mamy konto Xbox Live. Można tu różne rzeczy kupywać. Kolejna aplikacja jest to aplikacje dla typowych lamerów, wiadomości. Poza tym coś tam znajdę. O, jest kalkulator. Zapomniałem o tym. Oraz kontakty. To już wszystko mam. No, w kontaktach może nawet zobaczyć różne rzeczy. Można by coś tam dorzucić. Można również pozobaczyć, a nawet dorzucić różne kategorie oraz dorzucić parę serwisów informacyjnych. Kolejna aplikacja jest to aplikacja Finanse. Można by zobaczyć różne diagnostyki, jak to jest, kursy walut oraz również przeglądać wiadomości ekonomicznych. Kolejna aplikacja jest to aplikacja Sport. Jeszcze coś tam znajdę, czy coś nam nie usunęli z ósemki. Nie ma fitnessa. Jeszcze z prowadzeniem. Można nawet poobejrzeć sobie serwisy, a nawet dorzucić swoją ulubioną drużynę. Ulubione drużyny. Dopiero w Windows 8.1 dorzucili polską ekstraklasę. Uciniasy. Naszych jest. No i póki co to wszystko. Tutaj wprowadzenie, ale każdy użytkownik już to zauważył. Podsumowując, system jest nowy, najlepszy. No, nie jest lepszy od siódemki przynajmniej, ale od ósemki jest. Wszystko naprawione z błędów poprzednika. To były plusy. Powrót starego menu start. Wady. Wymaganie konta Microsoftu. Ja przyznaję 10 na 10. Tak więc trzymajcie się. Niestety z Windowsami się rozstajemy. Mogłem coś tam nagrywać do playlisty Historia Windowsa Extra typu programy Windowsy w wasie beta co. Ale nie chce mi się, bo szkoda mi miejsca to raz. Nie mamy siły to dwa. I co nie, które z